Czy znasz różnicę między takimi pojęciami jak marketing, reklama, promocja, publicity, public relations czy sprzedaż? Bardzo często, kiedy pytam swoich studentów o to, czy znają te pojęcia, to słyszę, że tak, oczywiście są nam znane. Kiedy jednak proszę o to, aby student w prosty sposób wyjaśnił mi, co kryje się za konkretnym słowem, to okazuje się, że mój rozmówca napotyka na spore trudności, aby wyjaśnić mi, co dane słowo oznacza, lub też słyszę bardzo wiele różnych definicji tych podstawowych pojęć marketingowych. Okazuje się, że większość pojęć z dziedziny marketingu można wyjaśnić w bardzo prosty sposób, w taki sposób, że będą zrozumiałe nawet dla tych osób, które w przyszłości nie będą zawodowo zajmowały się tą dziedziną marketingu. Spróbuję Ci wyjaśnić te podstawowe pojęcia, które wymieniłem we wstępie, na przykładzie pewnej historii, która nazywa się Przyjeżdża cyrk. Wyobraź sobie, że Twój cyrk zbliża się do miasta, a Ty szukasz odpowiedniego miejsca, w którym będziesz mógł rozbić swój namiot cyrkowy. To, co robisz, to nic innego jak badania rynku. Szukasz najlepszej możliwej lokalizacji, która ułatwi potencjalnemu klientowi dotarcie do Twojego wydarzenia. Jeśli z kolei zaprojektowałeś plakat zapowiadający przyjazd Twojego cyrku, dajmy na to, tekst na tym plakacie może brzmieć w taki sposób, że w sobotę przyjeżdża cyrk. Wydarzenie odbędzie się o tej godzinie. Możesz tam umieścić cokolwiek. Nie ma to większego znaczenia. Ważna jest pewna idea. Jeśli taki plakat powiesisz w różnych miejscach w mieście, to jest to nic innego jak reklama. Jak reklama od łacińskiego clamare oznacza obwieszczać i ogłaszać. Jeśli z kolei umieściłeś swoją reklamę lub jakikolwiek znak cyrku na grzbiecie słonia i maszerujesz sobie z tym słoniem przez miasto, to jest to promocja. Ci oczywiście nie ma takiej możliwości, aby chodzić ze słoniem po mieście, ponieważ jest to społecznie nieakceptowane, aby w cyrku występowały dzikie zwierzęta. I dzisiaj praktycznie już nie spotykamy cyrków, w których zwierzęta żywe pojawiają się na scenie. Wyjaśnię Ci jednak na końcu tej historii, dlaczego mówię o słoniu. Jeśli z kolei ten słoń podepcze ogród burmistrza, prezydenta miasta i podadzą to wieczorne wiadomości, to jest to publicity. Jeśli tym działaniem sprawi, że burmistrz czy prezydent miasta będzie się z tego śmiał, to jest to public relations. Jeśli twojego słonia celowo prowadzisz przez konkretne miejsca, dajmy na to obok szkół czy dzielnic mieszkaniowych, to jest to segmentacja rynku. Kiedy wreszcie po tych wszystkich działaniach mieszkańcy miasta przyjeżdżają do twojego cyrku, a ty opowiadasz o tym, jakie atrakcje czekają ich w środku, o tym, gdzie mogą kupić coś do jedzenia, o tym, gdzie i jakie rozrywki są dla nich przygotowane, to jest to nic innego jak sprzedaż. Jeśli tworzysz i planujesz te wszystkie działania, to jest to marketing. Marketing jest zaplanowanym działaniem nakierowanym na to, aby do konkretnych osób dotrzeć z konkretnym przekazem, aby te osoby przyszły, kupiły, skorzystały z tego, co masz do zaoferowania. Analogię cyrkową, na podstawie której starałem się Ci wyjaśnić podstawowe pojęcia marketingowe, przypisuje się P.T. Barnumowi, który był amerykańskim przedsiębiorcą,
cyrkowym, założycielem cyrku Barnuma. W tym cyrku występował na scenie afrykański słoń Jumbo. Był reklamowany jako największy słoń na świecie. Sam Barnum jest uznawany za takiego prekursora nowoczesnego przemysłu rozrywkowego i reklamy, a słoń Jumbo nawet w pewnym momencie swojego życia wystąpił w reklamie środka przeczyszczającego dla dzieci. Mam nadzieję, że ta historia przybliżyła Ci choć trochę podstawowe pojęcia marketingowe i teraz będzie Ci zdecydowanie łatwiej wyjaśnić ich znaczenie.